Siemanko, siemanko. W końcu pogoda lepsza. Zrobiło się cieplej i tak biorę się już za porządki. Zacząłem trochę wygrabiać trawę, bo tutaj jeszcze nie była wygrabiona. Kupiłem sobie taki ręczny aerator do napowietrzania jednocześnie. I oprócz tego, że wygrabia, to jeszcze nacina tą trawę. Przez to łatwiej się ta trawa rozmnaża i lepiej zagęszcza. Oprócz tego, no przydałoby się nawozem, to na pewno, ale teraz patrzę, że dużo chwastów, więc przydałoby się sypnąć, znaczy sypnąć, czy oprócz zrobić na dwuliścienne z trawnika. No ale chcę tu też jeszcze trochę podosypywać ziemi, podrównać i dopiero wtedy działać. Tutaj moje sileczki urzędują sobie. Tutaj też będę chciał trochę podrównać, powygrabiać i zasiać trawę na nowo. Bo chyba docelowo tu będą silki. One tutaj sobie siedzą, nie wyskakują mi, pomimo niziutkiego płotu, to nie przeskakują, więc tu im powinno być dobrze. No i myślę, że tu zostaną. Biały kogut szuka nowego domu. Trochę jest głupi, ale robotę robi. No i tak, biorąc się za porządki, trochę wyrywam chwasty, trochę inne rzeczy tu przyszykowane, przekopane. Będzie można już siać, prawdopodobnie rzodkiewkę. Tutaj przekopałem też, będę chciał ziemi delikatnie dosypać i coś tutaj siać. Myślałem o jarmużu, kilka rządków. Nie wiem, co tam jeszcze. Może jakieś tam trzy kukurydze. No ale odpaliłem też kreszera. Chcę umyć szklarnię. Pomyłem już beczki. Beczki na wodę i na nawozy. Zaraz będę robił nawozy. Też już dobry moment, żeby to wszystko szykować. A oprócz tego tutaj dończuszki, meliska. Coś tam jeszcze się dosieje. Jakieś zioło. I będzie zarastać. No i w tym roku chciałbym zrobić w końcu tą studnię. Tylko nie wiem, czy ją murować z kamienia, z granitu, czy zrobić ładną z deski. No, jeszcze chwila czasu jest, można pomyśleć. Tym bardziej ona tutaj będzie tak bardziej ukryta, no bo tutaj porzeczki, tam borówka i drzewka, tutaj no, tak słabo ją będzie widać. No i pierwsze co, no to dla mnie najważniejsze jest kreszerowanie. Później jeszcze zasypę torem trochę, żeby tu już ładnie wszystko było na gotowo. Tutaj widzicie jeszcze róża powycinana do wypalenia. No i tak pomału, pomału. No i w planach jest jeszcze tutaj założenie kamyczka. Tak jak widać tam, to tutaj chciałbym jeszcze kawałek tym kamyczkiem zrobić. Może będzie się palić ognisko latem, nie wiem, zobaczymy. Tutaj już o tym wspominałem, że wysiałem pietruchę, wysiałem marchewkę i cebulę. Zdążyłem wysiać, przyszło gradobicie. Na pewno część jest zniszczona, ale część pewnie się ładnie trzyma. Cebulka widać, że wychodzi. Może nie tak gęsto, jak była zasadzona, ale coś idzie. A oprócz tego będę jeszcze wysadzał tym, co wysiałem. Czekam jeszcze trochę i będziemy działać. Tutaj też warzywniak przyszykowany. Rozważam tutaj opcję jakiejś folii, żeby od góry naciągnąć
i żeby tutaj rosły pomidory dodatkowo. Jest ponad 30 odmian pomidora wysiane, ładnie powschodziły, ale o tym w kolejnym filmie. Kamczatka już kwitnie, tak samo jak pigwowiec, więc wszystko idzie w dobrą stronę. Miejsca się więcej zrobiło na działce do siewów. No i tak, czekamy wiosny. Chciałbym tutaj się obrobić do majówki ze wszystkim. Jest trochę tej roboty, może nie wygląda, ale jest. Tym bardziej o, tu na przykład płot. Płot bym chciał pomalować, muszę go też podnieść 10 cm do góry, bo zrobili nam ulicę. Taką piękną. No, podnieśli tam minimum 10 cm. Więc chciałbym teraz też delikatnie płot unieść, żeby żeby mi też nie zaglądało tak bezpośrednio. Ulice pięknie zrobili, już płyty połamane, już pozapadane. Tanim kosztem przed wyborami. No i takich z tej strony dużo takiej dubaniny różnej. Ale mam nadzieję, że właśnie uda się dużo rzeczy zrobić. Jeszcze malowanie altanki, jakieś tam przesadzania, rozdzielania roślin, bo wszystko porosło, więc będzie co robić. Biorę się dalej, zaraz coś tam jeszcze podogrywam. Przyszykowałem sobie robotę. Tutaj kosteczka do położenia z jednej, z drugiej. Już ładnie. No ale deszcz pada, więc z tej roboty nici. No ale inne rzeczy można robić podczas deszczu i inne rzeczy robię. A jutro ma być ładnie, więc pewnie jakieś siewy w ogródku będziemy robić. A tutaj kuraki mokną. Zamiast się pochować, to latają. Przekopały ogród i idzie ten wariat.